Siemaneczko ziomeczki, to oczywiście jest Wiedźmin 3, ja jestem Ewo, moi drodzy. Więc tak, w pierwszej kolejności mamy do wykonania parę tutaj zadań. Mamy zrobić przede wszystkim protymisyjne przeczyszczenie, które osłabia rdzeńskich żołnierzy. No dobra, no to zróbmy sobie tą alchemię. Dobra, wykonajmy przedmiot. Nie wiem, zróbmy sobie może, nie wiem, te trzy te miksturki. Dobra. I teraz co? Okej, co teraz? Mamy misku, posłuchaj rynek żołnierzy patrujących. Oj tam, oj tam. No dobra, no zróbmy to. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Co mamy do otwarowania tutaj? Dokąd się wybierasz, bratku? A co ci to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. No chyba pojebało cię. Zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płać i nie gadaj! Masz, kurwa! Nie będzie, zapłacę. Piszą to mi... No, to rozumiem. Wzorowa, patriotyczna postawa. Taki frajerzy. Przed funtami stajni. Mówię wam. Zmysł posłuchajski żołnierzy. Posłuchajmy. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję leka. Do mnie, ludziska, do mnie! Ja interesuję się mną. A. Najlepsze towary po tej stronie Pontaru. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Do mnie, ludziska, do mnie! Kurde, no. Dobra, szukajmy dalej. Tam widzę następnych. Dobra, teraz tu wejdziemy. Posłuchajmy. A ten Horst Borsody to ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. No lipa, bym powiedział lipa. Tam jest jeszcze dwóch, może oni coś będą wiedzieli. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło. Aj, kurw. Ano. Żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. No dobra, no to lećmy tam. Biegnijmy. Wesprzyj biedaka. Sam jestem biedny, ziomek. Nie mam pieniędzy, mam tylko 100 tysięcy monet. Dobra, idźmy, zróbmy co mamy zrobić. Macie coś na bólu? Lepsze towary po tej stronie po. To bym chciał. Świeże mięso zeżarłeś. Znaki ryj, ziomek. Pomost. O, tu teraz już się widzę. Zatrujesz. Rzeczkę. Pontar. Jest i nasz rzeczony sobie jegomość. Czekaj. Wygląda znajomo. To musi być ten kucharz. No wygląda jak kucharz. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Jak dam ci znak, to nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości.
O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Pierdolony przykupowca. 500! Dobra. Masz. Masz. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mrumru. Rozumiemy się? Dobra. Załatwione. A, się ubrudziłem. Dobra, dobra, dobra. Udało się. Zamiatł się Kasiarz. Dobra, no pogadajmy z tym Kasiarzem. Gdzie jest? Do niego. Gdzie on w ogóle się znajduje? Aha, oni są obaj poza miastem, tak? Dobra, a czy ktoś jest w mieście? To jest dobre pytanie. Czy ktoś jest w mieście? Tak, to zróbmy o wymywaczach. Namów Gal do udziału. No, porozmawiamy najpierw z Laseczką. Nie, Hugo Hoffa. Jak my się dostaniemy do Białego Mostu? Na gościńcu No zobaczmy, czy ta... Czy ten Hugo Hoff w ogóle... Zobaczymy, jak przyjdzie z nim rozmowa. Bo jakoś specjalnie... Nie przewiduję, żeby ona była jakoś specjalnie przyjemna. Ani łatwa. Ciekawe. Ej, jest tam kto? No właśnie, czy on tam się zaszył gdzieś? Czy w ogóle mamy podany błędny adres? Ale wait, czekaj. Krew? To dobrze nie wróży. Mamy jakieś ślady na drzwiach. Dobra, no. Zaraz, zbadajmy. Krew. Ktoś uderzył głową o belkę. Rozciął sobie czoło. Okay. Ślady bosych stóp. Świeże. Dobra, tutaj idą. Trzymaj się ode mnie z dala. Wzdłuż murku tu odbijają. Trafiła w końcu kosa na kamień. Jakiś zabijaka, wiedźmin zdaje się, policzył się z juniorem. No i co? Nie ma się co cieszyć. Co ty gadasz? Tyle nakradł, tylu ludzi przez tego. Gdzie on tutaj? U kolego, wetknąłeś chłopie, nie trzeba. O ja pierdolę, ziomuś. Kłenik, dobra. No i teraz się możemy pociachać. Na strzała go zdjąłem! Widzieliście to? Kurwa masz! Ten już zapalną miłością. Wygląda na to, że Hugo wpadł w trapaty. Muszę go znaleźć. To już ty lis. Chymkę, skrzyń rozpadzony pod taru. Ajajajajaj. Przeczesaj. No, nie wydaje mi się. Jest i chyba nasz przyjaciel. No. Nie wygląda to dobrze. Hugo śpi z rybami. Nie ma rady. Trzeba zwerbować Ewelin. No nie wygląda to dobrze. No nie wygląda to dobrze. Ale kowal. Do kowala to ja chętnie sobie wskoczę. Pohandlujemy. Bo tego kowala chyba jeszcze... Ha, klient. Chyba jeszcze... Nie byłem u niego nigdy. Pokaż mi, co masz na... Dobra, zobaczmy, co on tutaj ma. To sprzedam, to... A, już nie ma więcej pieniędzy. Pysznie. Czy on ma coś, co mogłoby mi dać więcej damage'u na strzał? Toporów to ja nie chcę, pogrzebaczy też nie chcę. Nie, jakieś same tutaj mech rzeczy. Kamień runiczny. Czy mogę coś mu sprzedać?
To. A to jest lepsze? No nie. Masz, ziomuś. Proszę cię uprzejmie. Czy on mi może wykonać coś, co ja potrzebuję? No 35 level, co najwyżej pogromca wiedźm, to też lipa. Tu też nie. Czy srebrny miecz jakiś, który mnie satysfakcjonuje? Negocjator. Bardzo fajna nazwa. Wiśmienity miecz wiśmienitego Czechu kota. Nie, to w ogóle to są jakieś szalone rzeczy. Dobra, naprawmy sobie wszystko, co mamy do naprawienia. Okej. I bywajmy. Bywaj. I bywajmy. No i nie ma rady, musimy iść do Evelyn. Tylko teraz tak. Jakiś szybki punkt podróży. O, do tego. Czyli tutaj do bramy nowigradzkiej. Się przetransportujemy. A potem zrobimy szybką podróż do tamtej rezydencji. I powinno być, myślę, całkiem git. Dobra. No podziało się, no nasz Hugo. Niech żyje Radowid. No niech żyje. Śpi z rybami, no. Śpi z rybami, no to takie trochę bym powiedział. Oj, nie należy do renderowania. Dobra. Śpi z rybami, to takie powiem szczerze. Mocne 3 na 10. Lepiej było tę stodołę puścić z tym. Te drzwi długo potworów nie utrzymają. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie wasza rzecz. Wyglądacie, jakbyście potrzebowali pomocy. Level. No bo tak po prawdzie to potrzebujemy. Stwory jakoweś nam się w stodole zalęgły. Zastawiliśmy wejścia, ale długo tak nie damy rady. A biada nam, jak się uwolnią. Bogaci nie jesteśmy, ale zapłacimy, jak plugastwo wybijecie. Dobra, no pobawmy się. Spróbuję no. wam pomóc. Pobawmy się. Wpuścimy was do stodoły, a jak już będzie po wszystkim, drzwi otworzymy. No nie wydaje mi się, żeby to był całkiem... Szybciej, panie Wiedźmin, bo się wydostaną! Gule! Czy Algule? 11 level! Dobra. Już po wszystkim, otwórzcie drzwi. Otworzyli. O proszę, aż się zdziwiłem. Robota wykonana. Tak jest, to wasza zapłata. Dzięki za pomoc. Bywajcie. Nie tam wpadło. 20 koron. Całkiem przyjemnie. Dobra, gdzie jest płotka? Jedź płotka. Dobra, pojedźmy do Evelyn. Do Evelyn. O, jest. Płotka nie tak szybko. No jest i trupa. No to zwróćmy pieniądze za bilety. Co ty chcesz zwracać? Wszystko. Pogadajmy. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Elfka. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivi. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... No, krótko, siomuś. No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem. Oczywiście. No,
Słucham. O co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Metal. Pił alkohol z lewego źródła. Ja pierdolę. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. Dobra, no. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Wchodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. No, jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, no, bierzmy się do roboty. Raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Aktorem już byliśmy. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindudze. To kurwa jest, ale ja mam się tego nawet pojęcia. Wow! Co? Kiedy ja... Ciii, Geralt, łap za kuszę i do dzieła. Dobra, no bierzmy się do roboty. Jabłko celuj, jabłko! Nie mogę na to patrzeć, powiedz jak skończy. Prosto w czoło mu strzel, nie wiór co. Nie mogę na to patrzeć, no. Powiedz jak skończy. Też bym tak umiała. Gdzie masz te jabłka? Szło wszystkie. Wspaniałym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia. Dobry miałem pomysł, żeby od razu, żeby ta dupa nam pomoże. Szkoda, że ten pan nie strzelił w elfa, ale by było śmieszne. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No, ziomuś, ja jestem winnym. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Nie wiem, no to takie... O, dobra. Dobra. Jesteśmy w pobliżu, to no, pogadamy z Kasemirem. Kasemirem. Chodź, płotko. I zbierzemy sobie ekipę do napadu. Ja w GTA, kurwa mać. Zobaczymy, co on nam powie. Wiątek, tu jakoś tą stronę? Tak, tą drogą. Okej. Tu odbić przez pola łąki traw. Co ci się płotka nie spodobało znowu? Jest niesamowite, tu jakimś takim polem. A, bo to są te trasy Wegelbudów, dobra. No, ziomuś! Ziomuś, nie rób mi tego, no. Ta płotka to jest jednak uparta kobyła. Dobra, gdzie on tu będzie? Gdzieś w tej chacie? Alnes, tak. Co tu się dzieje? Mistrzu Kazimirze! Odłóżcie te pochodnie na bogów! A! Takiego kurwa! On tam się... Takiego! Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Niszuj ja! Co? Okay. Co tu się dzieje? No jak to? Nie widzicie? Mistrz Kazimir wlazł na dach i mówi, że się wysadzi w powietrze! Perły jej kupowałem, atłasy, jedwabie! I co z tego mam, kurwa, rogi do łba przyprawione!
Oho, problemy rodzinne. Ano, a taka ładna była ta jego eufemia. No, taka ładna. Niby obrazek. I piątkę dzieci mieli. No proszę. Miskawe były, prawda, ale jakie wychowane. Zawsze się ukłoniły, o zdrowie spytały. Nie to, co sołtysowe chłopaki. Aż któregoś razu Eufemia się spakowała, maluchy na wóz wzięła. Panie, i tyle ją widzieli. No i od tego czasu mistrzowi Kazimirowi całkiem się we łbie poplątało. Popamiętacie mnie! Z szukiem pójdę! Jak pierdolnie, to w Nowigrodzie będzie ogień widać! O kurwa, dobry. Mi się podoba ten krasnolud. Pierdolnie to w Nowigrodzie! A jak się zeźli? Chciała łóżko z baldachimem? Dostała! Chciała srebrną zastawę? Dostała! To czego jej brakowało? No czego, kurwa? Bardziej już chyba nie może. Najsłodsza Melitele, święta matko, miej nas w opiece. Coś ty za jeden! Też pewnie przyszedłeś moją Eufemię chędożyć, co? Spóźniłeś się! Wyjechała! Nie, ja... Pocztmistrz też mówił, że nie! Wypierał się! Na wszystkich bogów zaklinał! A ja, głupi, uwierzyłem! 3 lata się pod moim nosem chędożyli, a potem zwiali! Prawdę mówił mój dziadek! Cały świat dybie na krasnoludzkie kobiety! No. Może odłożysz te pochodnie i porozmawiamy na spokojnie. Spokojnie? Spokojnie? Baba mnie rzuciła! Dzieciaki zabrała! A ja mam się uspokoić? Na wieś się chciała przenieść! Świeżego powietrza zażywać! No, tośmy się wyprowadzili! Wszystko dla mojej myszki! Tylko, że zamiast powietrza zażywała pocztmistrzowego chuja w moim kurwa łóżku! No nie wytrzymam! Tak. Mniejsza z tym. Mam dla ciebie robotę. Mniejsza z tym? Ja tu przed tobą żal wylewam, a ty mi kurwa o robocie? Wszyscy jesteście tacy sami! Krasnolud to jest dobry, żeby w kopalni zapierdalać, pod ludzkim jarzmem karg zginać. A że ma uczucia? Chuj was to obchodzi, rasiści chędożeni! Tak, powiedz. Znasz to powiedzenie? Jest dużo ryb w morzu. Znajdziesz sobie inną. Inną? A ty co? Myślisz, że baba to jakaś część wymienna? No tak trochę. Że mi wszystko jedno, byle ładną brodę miała? Nie, ale z własnego doświadczenia. Chuj! Z twoim doświadczeniem! Tu chodzi o moje doświadczenie! A dość mam tego! Kurwa. Nie, kurwa, nie, ziomek! Nie, czekaj! No i chuj w bombki strzelił, wyjebał się w kosmos. Debil. To kurwa, mamy mały problem. Nasz rozkochany krasnolud postanowił wypierdolić. No, halo, włączę, dziękuję. Wypierdolę się kurwa w kosmos. Dobra, gdzieś tu jest jakiś punkt szybkiej podróży. A ta zielarza, poproszę. Wampiry wyższe są bardzo potężne i Prawda. Dobra, przejdźmy się do niego, bo to blisko jest w sumie 120 jednostek, to nie będziemy brali konia, bo to jest bez sensu. Spróbuj się ze mną! O Jezu, no serio, ziomek? 7 level. A, dekapitacja. Fistech. Naćpani, no. Tępy topór. Sam jesteś, kurwa, tępy. I twój topór też.
Idźmy załatwmy tą sprawę, pogadajmy z nim, zbierzmy ekipę na napad. O, jest i obóz. Oj, kowal tu jest. Czyli kowal, tylko ten. Tutaj co jest? Czemu on siedzi w tej? Ty jesteś Quinto? W rzeczy samej. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności. Wara od klatki, Wiedźminie. Quinto jest mi potrzebny. Żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale zabić? Wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty? Zabić? Znaczy, kręgosłup moralny pana Hansa z Cidaris jest dość giętki. Zaraz ty będziesz miał giętki kręgosłup. Morda w kubeł, mówię! Co ty ja... A, chcesz, żebym go puścił? To zapłać. Tyle, ile obiecali w liście gończym. A ile? Dogadajmy się. Hans, żeby dostać nagrodę, musiałbyś wpierw oddać Quinto w odpowiednie ręce. A to fatyga. I czas. A czas, jak wiadomo, to pieniądz. Sza! Do czego zmierzasz, Wiedźminie? Bankierzy są daleko, a ja jestem tu. Oszczędzam ci niewygód. To może zejdziesz z ceny? O ile? O Boże. 200, dajmy... Tyle. Chyba zwariowałeś. Moim zdaniem to bardzo rozsądna oferta. No. Morda! No to zatem zróbmy... Tak. No nie wiem. Oho, porozumienie w zasięgu ręki. Dajmy 160. No nie wiem. Oho, porozumienie w zasięgu ręki. 165. No Jezu, to oho, Dobra, dajmy mu 170. No dobra, na tyle mogę przystać. No, wiedziałem, że osiągniemy konsensus. Powoli. Wiedźmin jeszcze nie zapłacił. Masz. Niech będzie moja strata. Masz. Ta, nie ma nic słodszego niż czuć w ręku mieszek pełen złota. Ta. No dobra, Quinto. Upiekło ci. Sam się... Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Prawdę mówią, że jest dobry. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Tak, powiedzmy od razu. Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Chyba nie kojarzę, gdzie to jest. A ty się tam przypadkiem teraz nie wybierasz? Poszlibyśmy razem. Dobra, idźmy już. W takim razie chodźmy razem. To rzut kamieniem stąd. Cała ekipa. Mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty, więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich, konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Zapytamy zabezpieczenie. Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty.
To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Przeciąć go. Ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. Coś jeszcze? Nie, dobra. Bierzmy się do roboty. Bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. No, szczególnie Wiedźmina. Dobra, zobaczymy. Nie ma co. Wiesz, jak zmotywować zespół. Do zobaczenia na miejscu. To wyjebane miejmy. To jest tylko robota. Dobra, moi drodzy. Widzimy się w następnym odcinku, wobec tego będzie napad. Także mam nadzieję, że wam się to podobało. Wstawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i wpadnijcie na fanpage. I trzymajcie się, na razie, cześć.